Oglądałem dzisiaj pewien program o wikingach i muszę wam powiedzieć, że patrząc na tą zatokę, na te wybrzeże, pomyślałem sobie, to około tysiąca lat temu, to by była przygoda. Ryby, miecz i cholera wie, kto je by pożył. Norwegia, Morze Norweskie, dzisiaj będzie bez wędkowania, pokażę wam, co takiego Stanisław Nowego tu wyczynił i zaczyna to testować. Przejdźmy do najważniejszej sprawy. A mianowicie wędkarstwo morskie, punkty, i jak widzicie, uzyskałem ponad 70 punktów. Co to oznacza? Po pierwsze, mogę łowić tutaj na zastosowanie zestawu gruntowego z grzechocącym ciężarkiem. Tego jeszcze nie testowałem. Muszę zobaczyć, jak to wygląda i sprawdzić to w akcji. Elementy wabiące do zestawów morskich to również dostało mi dodane. Jak również tutaj, to jest chyba do Pilkera. Dodanie boda dodatkowych ramion. Nie mogę, ale ja wędkę mam taką, co daje plus 5. Czyli dużo. No, niby tak. Nie wiem. Na razie będę testował, jak to działa, ale pokażę Wam na razie. Co takiego, jak to wygląda? Tu jest jeszcze zestaw niekompletny. Jest to moja wędka pilkarowa, którą zacząłem tutaj ładować i e, wkładać różne elementy. Ale na razie jeszcze, że tak powiem, nie kupiłem wszystkich elementów. Widać, że ten zestaw zaczyna być rozbudowany, bo na początku mówiliśmy tylko o tu. Ten fragment mogliśmy użytkować w pierwszej fazie znaczy w pierwszej fazie to tylko pilkera, pójdzie dodatkowy haczyk i następnie różne tutaj akcesoria. Teraz do, zaczynam dodawać jeszcze dodatkowe ramiona i tutaj mam raz, dwa, trzy dodatkowe ramiona, czyli łącznie jest cztery elementy. To sporo, prawdę mówiąc, i teraz teoretycznie jak nie weźmie na przykład na ten element, to na przykład weźmie na ten element, tu przynęta taka, tam przynęta taka, czyli mamy szansę złapać ryb znacznie więcej, a bynajmniej gdy ryba nie bierze, to na pewno szansa jest większa, jeżeli mamy więcej przynęt, więcej możliwości. Tak mi się bynajmniej wydaje. Tutaj ewidentnie widzę, że brakuje mi koralików morskich, które muszę kupić. Zastanawiam się, w jakich korolach te koraliki kupić. To też nie jest tania sprawa, jak kupujemy kilka. Ja dzisiaj znowu wydałem parę groszy, ale gotówka do przodu idzie. Mam bilet rezerwowy już na pływanie. Czyli spokojnie mogę wypłynąć i za chwilę półtora tysiąca wiozę, znaczy za chwilę, za kilka godzin, <noise> albo dwa. Także generalnie dzisiaj mam zamiar skończyć na 14 tysiącach, ale pewno mniej skończę, bo będę dokupywał nowe elementy, do tego między innymi zestaw. To jest pierwsza sprawa i to jest wędka, którą zaczynam budować. Druga sprawa to jest ta wędka nasza... Morska, która w tym momencie zaczyna też wyglądać inaczej. Tutaj zobaczcie, że zacząłem dodawać koraliki morskie, czyli następny element taki, który będzie bawił ryby. Znaczy, mogę użyć koralik morski. Mogę użyć na przykład taką e, rurkę flu, e, fluorescencyjną. O, tak to się nazywa mniej więcej. Czyli widać, że dodałem następne elementy tutaj wabiące ryby. Tutaj mam na przykład e, taką, takiego patyka, nazywam to. Świecącego, lekko. Często ryba go lepiej w nocy widzi. W każdym razie generalnie doszły następne elementy, które sprawiają, że ryba więcej bierze. Na ten zestaw akurat, na ten morski zestaw, to jest wędka lekka, bo średnie jeszcze nie mam odblokowanej. Dzisiaj z tymi dodatkowymi Łowiłem. Jak? Lepiej. Ale generalnie dzisiaj jest słaby dzień. Był sztorm przez jakieś dwie godziny, taki największy z możliwych tutaj. I. No, ta ryba w tym sztormie, no, brała coś tam, ale naprawdę było ciężko yy, generalnie, ale ten zestaw i tak pomagał po dodaniu tych kulek i i tak, i tak się zwiększało, czyli widać ewidentnie, że już następny element i pomaga znowu dodatkowo łapać. To się odblokowało przy 70%, jest to kolejny etap naszej podróży morskiej, no, ale... Ta podróż teraz dopiero zacznie zwalniać, bo mniej więcej do 100% to teraz dopiero jak zacznie zwalniać, to tę setkę to zobaczymy pewno bardzo, bardzo długo, znaczy daleko. Pewno tak, ale znowu z drugiej strony mi się nie śpieszy, bo teraz potrzebujemy gotówkę, żeby kupić różne kolejne elementy. W każdym razie ten zestaw wygląda tak i e, dzisiaj go Wam pokazywać nie będę w akcji, tylko Wam pokazuję, że jest już stworzony. Skowajmy na razie ten element. Tutaj teraz będę musiał zająć się bardzo poważnie z zakupami nowymi, czyli te koraliki i tak dalej. Generalnie no, trzeba, trzeba by kupić wszystkie, ale to też jest błąd. Ja dzisiaj rozmawiałem z pewnym graczem, który miał dużo, miał dużo pieniędzy, prawdę mówiąc, pewno jeszcze ma jakąś grupę, ale on już wędki chce okulan łamać z tego, co usłyszałem. Zdenerwowany jest trochę, tak bym powiedział, ale pije na uspokojenie podobno sporo, także mówi, że przejdzie mu w miarę. Generalnie tu moje myślenie to jest takie z tego, co się zorientowałem na tej mapie, mimo że ja nie jestem jakimś ekspertem, może i tak absolutnie łowię dużo, ale z przerwami wróżka, ale grałem w niego od, na premierę. Widziałem tą grę też na premierę, jak to wyglądało, gdy była całkowicie jeszcze nie zrobiona. Wiem, jak to się zmieniło z rybami i cenami. I znowu wróciłem do niego po raz trzeci. W każdym razie ja staram się tak podejść technicznie, bo moim zdaniem niektórzy gracze myśleli, że tutaj jak wpadną, to będą zaraz mieli po 30 tysięcy dziennie albo 50, i to ich przerosło. I tu wydarzyło się coś, że nie mogą odrobić tego, co władowali. Tak, tutaj tak chyba jest. Tutaj lepiej e, inwestować spokojnie, po malutku. I nie myśleć o tym, że będzie miał tyle pieniędzy, bo nie będzie tyle pieniędzy. Ten akwen jest specyficzny, daje się tutaj zarabiać, jednak daje się tu powoli zarabiać. Twórcy jakoś tutaj nad tym pracują dobrze, tylko tyle, że tutaj trzeba trochę godzin poświęcić. To nie jest tak, że wpadamy na 15 minut z brzegu, bak, -ba -ba jest setka. Znaczy może być, no bo trafimy dwie ryby fajne i może być, ale to jest tak jak wygranie w to Totolotka. Tutaj te elementy wabiące będę następnie kupywał w sprzęcie morskim. To jest generalnie. Właśnie te koraliki, eee, wiem, że biały jest aktywny, znaczy pomaga, to bym go wziął. Różowy podobno też, ale to jest takie spore ryzyko z tym różowym. No ale kto nie ryzykuje, ten nie żyje, powiadają. No niby tak, ale ja jestem przekonany, że wolę pomarańczowy. <ścoughs> tak bym to powiedział. Wezmę jeszcze jeden eee, i to wezmę właśnie pomarańczowy, eee, bo mi się przyda też do drugiego zestawu. Tutaj... Sprzęciem morskim jeszcze zacząłem kupywać różne te krewetki. To też myślę na tym, żeby stosować. A dokładnie chyba kupiłem tu 16 gramową, ale jedną, ale kupię jeszcze 8 gramową, mniejszą, pomyślałem sobie o takiej może pomarańczowej raz i pomyślałem sobie o takiej żółtej może dwa. O! I to by było dobre. I Co z tym zrobię? No zacząłem myśleć, Boże, nie ta wędka. A może ta? Nie wiem, czekaj ta. Zacząłem myśleć, że może tutaj bym to władował gdzieś, czyli na przykład tak, teraz tutaj koralik, powiedzmy, dajmy dwa pomarańczowe, czyli jeszcze będę musiał kupić. Tutaj haczyk następnie. Znowu brakuje. Tu widzicie, sporo tych elementów pójdzie. Tutaj mogę władować różne przynęty, i właśnie między innymi mogę władować też taką oto krewetkę. Czy ta krewetka będzie e, przyciągać ryby? Nie wiem, to jest następny element. Będę na to próbował, wtedy wam powiem. W każdym razie, że zastanawiam się teraz nad haczykami. Nie chciałbym kupić za dużych haczyków. Nie wiem, jakie haczyki byłyby dobre też do morskie, do tych krewetek, do tego rodzaju rzeczy, ale myślę, że kupię sobie e, dwa haczyki. 2,0 dodatkowe i jeszcze wezmę koraliki. Jak widzicie tych elementów trochę jest i znowu poszło parę złotych, ale z drugiej strony jeżeli mamy oszczędzać całkowicie, żeby nic nie kupywać to będą wybrania spadały. Ja też jestem teraz za całkowicie zaoszczędzaniem, ale jak coś rozwijam, no to, to ładujemy nowe, nowe elementy. Także też trzeba myśleć. Tutaj też no w sumie kupywać, ale nie za dużo, żeby to wilksy ty owca cała... Przekażcie, ja tutaj bym władował może tą, to by pasowało ładnie. Tu jest krewetka taka. Ja tutaj myślałem o tym, żeby w ogóle krewetki tylko władować, bo tak się zacząłem nad tymi krewetkami zastanawiać. Tutaj bym władował może żółtą. Tutaj znowu koraliki morskie, to bym władował może dwa e, białe. Może lepiej kupić krewetkę białą. No w sumie też by nie było głupia sprawa, a tutaj kupić żółtą. Czyli na przykład tą przeniósłbym najpierw władować byle co, bo to widać, że i coś takiego możemy. Tutaj władować tą żółtą. Może takim zrobić systemem fajnym, co. Teraz tak, haczyk tutaj mamy 3 zero, Niech sobie będzie tutaj akurat 3 zero, Czyli potrzebujemy krewetkę jaką jeszcze? Białą. Krewetka biała. Wziąłem od razu przy okazji czerwoną, bo to też się przyda, być może ją przetestuję. Jak widzicie, no tego jest. Jak to będzie działało, no cholera go wie. To wszystko jest element prób badania. Tutaj żółte, tutaj mam taki oto zestaw, tutaj jest przynęta naturalna. Dałem taką ośmiorniczkę, pierwszy raz to stosuję, a tutaj mamy trzy krewetki. Czy to będzie działać? No dobre pytanie. Teraz tak, czy ta wędka nie waży za dużo? Waży za dużo. Ile przekroczyliśmy? No właśnie, teraz trzeba to dobrze zrobić, bo ona ma wyrzut do 190, trochę mało, ale ja mogę przerobić na to tamtą wędkę, a tamta ma do 320. Zobaczmy, ile ta, ile ta wędka... Ile ona waży teraz w tym momencie? rozwiązałem sprawę tej wagi, zatrzymałem na chwilę pauzę, żeby to samemu rozwiązać rozwiązałem to w taki sposób, że ta krewetka ta ośmiornica, która tu wisiała, ona była bardzo ciężka To ośmiornicę zlikwidowałem i wstawiłem takiego patyka, ale myślę o tym, żeby wstawić czerwonego patyka tutaj, chociaż żółty mi się bardziej sprawdzał ostatnio, czyli może tak jeszcze zrobię, dam tutaj niebieski koralik a tutaj też dam niebieski. Oj, tu będzie wtedy wszystko niebieskie. Tu jest filet szczerniaka i tutaj taki. Teraz zobaczcie, ten zestaw waży bardzo dobrze. Ale jeżeli byłby zbyt ciężki, to ja tą wędkę moją morską mogę sobie przerobić na pilkera. Ona ma wyrzut do 320. Będę pracował oczywiście nad wędką średnią morską, ale to w następnej perspektywie. Podjąłem decyzję już, jaki kołowrotek kupię. Wiem już doskonale, wszystko przetestowałem. Dzisiaj wam go nie pokażę. <laughs> nie, bo po co? Pokażę wam go, jak kupię. Ile mi zajmie? Eee, tydzień. Tydzień. W Zależności jak będę miał czas łowić i jak ryba będzie brała, ale mniej więcej za tydzień powinniśmy ten zestaw mieć. No dobrze, wróćmy do naszego zestawu, który dzisiaj buduję, który będzie moim głównym zestawem w tym momencie do testowania. Ja będę to testował teraz i powiem wam, jak to yy, wygląda, żebym wiedział w ogóle, jak to wygląda i, i czy yy, w tym momencie to jest dobrze złożone, czy coś jeszcze tutaj pozmieniać. Na ratą chwilę nie wiemy, ale te krewetki wydaje mi się, że pomysł jest. Dobry. Trzeba teraz po prostu wypłynąć na morze i to sprawdzić. Tak oto wygląda oczywiście wstępne budowanie naszego kolejnego zestawu. 70% wędkarstwie morskim padło. Jestem z tego bardzo zadowolony. Bilet mam już kupiony. Spokojnie mogę wędkować. Mam nadzieję, że dzisiaj sporo gotówki zarobię. Ile? Potrzebuję coś dobrego dzisiaj sobie kupić. Myślę o jakimś obiedzie w restauracji i o piciu, bo idzie majówka.